Był słynny mecz na wodzie, starsi kibice pewnie pamiętają. W Częstochowie natomiast był mecz na śniegu. Naprawdę anomalie w końcówce meczu Raków-Piast. Ostatecznie Raków-Częstochowa dowodzi ten wynik. W końcu lider Ekstraklasy wygrał. Mówię w końcu, no przecież przed tygodniem zaliczył potknięcie. Raków wygrywa 1-0 i na pewno zacznę ten podcast od bardzo przyjemnego i miłego akcentu z początku spotkania. Mianowicie Szymon Marciniak i jego dwaj sędziowie asystenci. Mianowicie Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki uhonorowali w Częstochowie takim pamiątkowym zdjęciem z gratulacjami. Naprawdę coś wspaniałego. Jeszcze raz, że możemy uhonorować mistrzów świata, jakby nie było. Spotkanie znowu w wykonaniu Piasta, mam wrażenie takie, w którym może mieć zespół z Gliwic do siebie dużo pretensji. Na pewno nie wycisnęli maksa z tego meczu. Nieźle weszli w to spotkanie. Wydaje mi się, że nawet Marek Papszu nie spodziewał się, że no drużyna, która jest po pierwsze totalnym underdogiem, po drugim w tym sezonie ma duże problemy, no przecież to jest końcówka tabeli, wyjdzie tak odważnie i będzie chciała grać w piłkę. Naprawdę Piast imponował, natomiast brakowało po prostu wykończenia, czyli końcowej akcji w fazie ataku. Wydaje mi się, że gdyby właśnie podszlifować właśnie z wykończeniem, gdyby ten ostatni element akcji był lepszy, no to spokojnie można było otworzyć wynik. Kilkukrotnie piłkarze Rakowa właśnie, nie wiem, czy zlekceważyli rywali, czy podeszli zbyt nonszalancko. Widać było takie błędy w prostym rozegraniu i tu mowa o postaci Vladana Kovacevicia, który przecież wydawał się synonimem tego, że błędów nie popełnia, czy kilkukrotnie pomylił się choćby Stratos Sfarna, stracąc piłkę, a później ratując się faulem. Wydaje mi się, że Raków docisnął, Raków poczekał i przede wszystkim wykorzystał najgorszy moment Piasta w tym meczu, czyli to jest końcówka pierwszej połowy, kiedy zakotłowało się w polu karnym. Przez chwilę nie wiadomo było, co się tak naprawdę dzieje. Ostatecznie piłkę do bramki wcisnął Władysław Gutkowski. No i ostatecznie trafienie Łotysza wystarczyło, by ten mecz wygrać. No generalnie takie spotkanie, powiedziałbym, w drugiej części spotkania, które było dosyć chaotyczne. Też patrzyłbym na Piasta jako drużynę, która naciskała, która stanowiła, no nie chcę powiedzieć dominowała, natomiast no, sprawiała zagrożenie. Wydaje mi się, że nie jest łatwo grać w Częstochowie z Rakowem, kiedy trybuny pomagają, kiedy Raków podejmuje drużynę w roli gospodarza, przekonało się o tym wiele drużyn z Ekstraklasy w tym sezonie, natomiast Piast naprawdę może się podobać, mimo tego, że stracił 3 punkty, jakby nie było, i przegrał, no to naprawdę jest to drużyna z potencjałem, której gra zachwyca, natomiast efekty wydaje mi się, że przyjdą, bo grając tak konsekwentnie i naprawdę nieźle w piłkę, w końcu zaczną wygrywać. No wiadomo, grali z Rakowem, czyli z drużyną najmocniejszą w Polsce, więc ta porażka jest im wybaczona. Natomiast trzeba patrzeć w tabelę, która mówi, zresztą tak jak widzicie, następująco. Raków odskoczył, to jest w tej chwili 10 punktów przed spotkaniem oczywiście Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Natomiast Piast Gliwice to jest wciąż strefa spadkowa, 17 oczek na koncie Gliwicza. No na pewno nieciekawa sytuacja, natomiast ta gra daje pewne światełko w tunelu, że będzie wkrótce lepiej. Natomiast Raków dowozi zwycięstwo, było pod koniec groźnie. Wydaje mi się, że głównie z uwagi na pogodę, bo ta murawa po prostu była grząska, piłka się lepiła i momentami stawała, także też to widowisko no, straciło na atrakcyjności, natomiast całe szczęście, że się odbyło. Pamiętamy, co się wydarzyło chociażby wczoraj w Płocku, natomiast mecz się ostatecznie odbył, Raków wygrywa. Wam dziękuję za podcast, serdecznie zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górze pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.